Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmie. Dzisiaj jestem oczywiście z Aszunią i nagrywamy odcinek, w którym kupujemy sobie nawzajem ubrania. Tym razem okazja to walentynki, a sklep to... Będzie Pull&Bear, jeszcze tego nie było. Tym razem ponownie zrobiłyśmy tak, że na zakupach byłyśmy wczoraj, a dzisiaj nagrywamy całą część taką gadaną z domu Asi, gdzie będziemy mierzyły te rzeczy. Zauważyłyśmy, że tak po prostu jest tam wygodniej, łatwiej. Nie ma żadnych ograniczeń cenowych, można szaleć. Zanim pójdziemy jeszcze na te zakupy, mamy dla Was świetną informację. Na naszych Instagramach właśnie wystartował konkurs do wygrania fantastyczne nagrody, więc koniecznie wpadajcie, linki macie w opisie. Zapraszamy. A my idziemy na zakupy. Jesteśmy już przed sklepem. Mam nadzieję, że tym razem nie kupimy takich samych rzeczy. Pamiętajcie, że temat przewodni to randka. Walentynki. I walentynki. No walentynki to raczej randka. Zależy, u kogo chodzimy. Pa. Na początku poszłam na buty, ponieważ wiem, że zazwyczaj jest mało sztuk danego rozmiaru i wybrałam kowbojki. Okazało się, że były one w rozmiarze 38, czyli idealnie, więc od razu je zabrałam. Sporo czasu spędziłam na szukaniu odpowiedniej kreacji, ale miałam z tym problem. Sukienką mam naprawdę duży problem. To co to? Jak widzicie, do przymierzalni zabrałam sukienkę w kwiaty, która totalnie by się Asi nie spodobała, więc zmieniłam sukienkę na czarną, ale finalnie wzięłam zupełnie inną czapkę oraz kurtkę, więc musicie oglądać dalej, żeby dowiedzieć się, jaki strój wybrałam dla Asi. Po wejściu do sklepu od razu poszłam na dział z wyprzedażami i w moim oczom ukazał się sweterek świąteczny, a potem drugi, więc jeżeli chcecie zaskoczyć swoją walentynkę, to jest to dobra opcja. Następnie zdecydowałam się na taką wężową torebkę, ponieważ była najfajniejsza oraz pasowała niesamowicie do tych butów, które wydawały się mega wygodne, także stwierdziłam, że na nie postawię. Następnie miałam dylemat w wyborze ubrań. Spodnie mi się od razu spodobały, natomiast z górą był większy problem, ponieważ do przymierzalni wzięłam aż 3 propozycje. Wiedziałam, że bazą moją będzie taki biały, klasyczny golf, który pasuje dosłownie do wszystkiego, beżową, klasyczną marynarkę, czarną ramoneskę, taką z pazurem, która była na dużej przecenie oraz taką marynarkę króciutką w kratę, ale tak naprawdę, którą górę wybrałam, zobaczycie w dalszej części filmu. My już wyszłyśmy z Pull&Bear. Może zacznijmy od Ciebie. Nie, bo ja coś jakieś dziwne sytuacje się odbyły, bo ja wydałam 230 zł na wszystko i mam cały look i w ogóle jestem bardzo zadowolona. Ja wydałam 3 razy tyle. Już wiem od Moniki, że Ty masz prawie wszystko z wyprzedaży, a ja nie mam nic z wyprzedaży. W tym wyzwaniu nie ma założonego, ile mamy wydać, więc to nie ma znaczenia. Teraz lecimy do Zary, a my widzimy się w domu i będziemy wszystko omawiać. Dobrze, moi drodzy, wróciliśmy już z zakupu i będziemy mierzyć. U mnie bazą jest, można powiedzieć, taka marynarka beżowa, klasyczna. Okay. I ona była na przecenie za 59,90 w kolorze beżowym, bo mi pasuje taki kolor do Ciebie. Dobrze, i to jest rozmiar M. M. Następnie golfik, taki klasyczny. Okazało się, że on też był na przecenie za 29,90. A tutaj jest bezcenny. Dlatego, że chyba ktoś go zwrócił, bo on był jeden jedyny i myślałam dlatego, że on nie był na przecenie, ale na Paragonie potem się okazało, że spoko, ten golfik. Na promce, także wszystko było na promce. Tylko rozmiar taki. No to był jeden jedyny. Ale mocno się rozgrzewa. No dlatego go wzięłam. Myślę, że będzie okej. Tak. Następnie coś szalonego. Bo nigdy Cię nie widziałam totalnie w takich spodniach. Bo ja w nich fatalnie zazwyczaj wyglądam. A właśnie ja na przykład ja uwielbiam. No chciałam zobaczyć Cię i też trochę pomyślałam, że chciałabym je zostawić sobie później. Okej. Okay. Kosztowały 39,90. Wydaje mi się, że mają spoko krój i będą dobrze wyglądały. Na to nie są takie leggingsy, takie hamskie. W tych myślę, że jest szansa, że bo te filmy są właśnie fajne, że możemy siebie zobaczyć w rzeczach, których się nigdy nie widziałyśmy. Tak. No w sumie na tym to polega. Następnie buty. One mi się też mega spodobały, ponieważ wyglądają na tak wygodne, dlatego, że mają platformę tutaj i taki gruby obcas i one kosztowały na przecenie 59,90. Spoko są. Także też fajna cena. No i jak już poszłam w taki motyw wężowy,
Podobrałam też wężową torebkę, taką malutką, ona też była na przecence za chyba 39,90, o ile się nie mylę. Okej, okay, nie widziałam kompletnie tej torebki. Widziałam właśnie. Bo tak myślałam, że jej nie widziałaś, dlatego że te torebki były takie związane, one były w ogóle schowane, były te wszystkie łańcuszki, one tak leżały jako takie kosmetyczki, nie? Tak z boku. Okej, okay. Nie było problemu z rozmiarami? Nie, nie było, w ogóle były wszystkie dostępne w tym sklepie i uważam, że naprawdę no, marynarka za 60 zł w Zarze, takie na przecenie widziałam, są nadal w rzędu 150. Idę się przebrać i zaraz się nie mogę się doczekać. Słuchajcie, te spodnie mają dziurę. Totalnie tutaj. Na walentynki. W tym miejscu. Masakra. Ale ja. Tak szczerze, to jedynym słabym punktem tej stylizacji są te spodnie. Serio? Buty mi się bardzo podobają. I ale też są wygodne, oprócz niestety paska, który się wpija. Możliwe, że po prostu źle je założyłam, bo tutaj są jakoś dziwnie skręcone. Musiałabym to jeszcze dokładnie rozpracować. Ale tak jakieś 2 metry. Słyszysz to? No. Niezręczne. Właśnie tak się spodziewałaś, że ta stylizacja mi nie wyglądała. Wyglądasz od połowy dobrze, a od połowy bardzo wulgarnie. No, wulgarnie to wygląda. Nie chodzi o to, na tam dziurę w oczy. To wygląda od pasa w dół, jakbym poszła do klubu nocnego w jednym konkretnym celu. Jak będzie się drinka. Totalnie nie wiem ile dać, szczerze, wiesz, ja mam taką sytuację, że nie wiem jak ocenić, bo gdyby wyciąć te spodnie i zamienić je powiedzmy na mam jeansy, chociażby, to już by nie wyglądało tak wulgarnie i wtedy dałabym ocenę 8,5. Natomiast z tymi spodniami 7. Zaryzykowałam. Ale i tak było warto dlatego. Było warto. To w ogóle jakby to były shorty. Żegnali, jedziemy z drugą stylówką. Nie wiem od czego zacząć. Może zaczniemy od torebki. No, nie widziałam takiej w ogóle, absolutnie. Podoba ci się? Niezbyt. Kosztuje 99 zł? Moim zdaniem jest spoko. Klasyczna taka. Ale wiecie co, nawet nie była szczerze no nie, wyboru. Nie, to prawda, to było była... łącznie jakieś 5 torebek na cały sklep. To była najlepsza z tych, które widziałam. Dobra. Nie, no taką nie miło, ale chciałam być szczera. O, ale ładne. Podoba ci się, czy to sztuczna reakcja? Bo takie dziwne zachowanie. Romantyczny czerwony beret. Kosztował 45 zł, jest z wełny. I myślałam, czy sobie go zostawić, czy nie. Mogę też tobie go zostawić. Ja mam zdany czerwony, właśnie mama mi kupiła, bardzo mi się podoba. Drugim akcentem jest chustka do torebki, więc tutaj też mamy czerwień. Sukienka ci się może nie spodobać, ale uważam, że ona jest odpowiednia do kolejnego elementu stylizacji. Sukienka taka dosyć skromna, ale krótka. Czyli niby grzeczna, ale jednak nie. Pasuje tutaj do pasuje, prawda? Look, bym powiedziała. Tak, bo dramatycznie. Pożyczona od chłopaka. Tak, pożyczona od chłopaka. Fajna. Cowboy. Dodatki zawsze są najgorszą częścią. Prawda. Więc zaczynam od nich. Dobrze, czy to wszystko? Tak. Bardzo rozładowana stylizacja. Ja idę zrazu się przebrać. Bardzo ładnie w tej sukience wyglądasz. No. Nawet nie jest aż tak krótka. Większość spodni dla mnie jest takie, że widać u mnie pośladki, więc dla mnie aż nie taka krótka, to znaczy, że mi zasłania minimalnie chociaż pośladki. Bardzo szczupło wyglądasz w tym. To jest takie 9,5. No naprawdę. No bo po prostu ta pół punkta może za tą torebkę, że ona nie jest w moim stylu tak do końca. W sensie no wiem, że nie było lepszej torebki. No ale ogólnie nie mogę dać dziesiątki, bo bym była za miła. Nie dam jej nigdy dziesiątki. No ale podoba mi się. To się cieszę. Yes. Cieszę się bardzo. Ten film będzie przed walentynkami. Yes. Najprawdopodobniej. Więc jeżeli szukacie jakichś pomysłów, czy na takie kolację romantyczną, czy do wyjścia bardziej do klubu, na drinka, to możecie się zainspirować. Dobrze moi drodzy, to tyle jeżeli chodzi o ten film. Pamiętajcie o tym, żeby zajrzeć na nasze Instagramy, ponieważ tam trwa konkurs. I zapraszam na drugą część u mnie z innej sieciówki, a z przodu. Także
zostawcie łapkę w górę, żeby i piszcie w komentarzach, jaki sklep następny mamy odwiedzić. Tak, i koniecznie sklep oraz okazję. To będzie najlepsze połączenie, a my oczywiście patrzymy na te komentarze i bierzemy Wasze sugestie pod uwagę. No to cóż, my się już z Wami żegnamy. Do zobaczenia już niedługo. Pa!